Ogólnie buty moje powinny przechodzić test Andrzeja, czyli przyznam, że mam zagwozdkę, o czym tutaj dzisiaj nagrywać. Tak de facto wziąłem kamerę, idę biegać. No i nie wiem, czy o Bitcoinie, czy o bieganiu, bo oba tematy by się przydało w tej chwili jakoś skomentować. No i chyba tak naprawdę będzie odcinek zbiorczy. Bitcoin robi wariactwa w tej chwili. Banki upadają w Stanach Zjednoczonych. Kapitał w olbrzymich ilościach znowu jest wstrzykiwany, dodrukiwany. No i teraz Bitcoin okazuje się ma to w nosie, bach. Nie tylko ma to w nosie, ale wręcz okazuje się, że zaczyna spełniać tą funkcję, którą powinien spełniać, no czyli jest ubezpieczenie na taką sytuację, no bo rynek przez ostatnie dni zachowuje się bardzo byczo. No i pytanie, co w takiej sytuacji robić? Ja nie mam pojęcia, co w takiej sytuacji robić. Tak naprawdę należy kontynuować swoją strategię. To chyba jest podstawowe moje założenie. Czyli spokojnie idziemy drogą, którą szliśmy wcześniej, którą sobie przede wszystkim wcześniej zaplanowaliśmy. Zakładam, że każdy z nas ma tutaj jakiś plan. No i zobaczymy, co to będzie dalej. Póki co wygląda, że nastąpiło gigantyczne wybicie. Niespecjalnie bym się przejmował otoczeniem. Niech te banki upadają, pewnie będą kolejne, bo widzimy, co to się dzieje, że w pewnym sensie nawet oficjalna narracja oficjeli amerykańskich jest taka, że małe banki są mniej bezpieczne, więc duzi gracze lepiej się zabierajcie do dużych banków, tam będzie wam bezpieczniej. No więc niejako samo spełniająca się przepowiednia, prawdopodobnie kolejne małe banki na skutek wycofywania kapitału będą upadać, bo nie mają takiego zabezpieczenia jak te duże banki, więc te duże banki będą zyskiwać kapitał, ba, prawdopodobnie będą wchłaniać te małe banki. Zresztą dokładnie to samo miało miejsce po kryzysie 2008 roku. Nastąpiła olbrzymia konsolidacja sektora bankowego w Stanach Zjednoczonych. Ciekawe, co swoją drogą w Szwajcarii, ciekawe, co z Credit Suisse. No ale będziemy to obserwować. Znaczy, biegnąc swój bieg, należy oczywiście obserwować, co się dzieje dookoła. Macie jakąś strategię związaną na bieg, obserwujemy, co się dzieje dookoła. Podobnie wasza strategia w krypto. Obserwujemy, rzecz jasna, co się dzieje dookoła, ale czy należy ją jakoś drastycznie modyfikować? No chyba, że drastycznie coś innego dzieje dookoła. No i chyba w tym temacie się będziemy poruszać w dzisiejszym odcinku. Bo odcinek będzie taki miksowany z tego, co już tu widzę. No i ja sobie dzisiaj idę biegać na wytrzymałość tempową. Będę robił 3 razy po 4 km w moim tempie, czyli gdzieś tam trochę poniżej 4 minut. No i w przerwach postaram się i przed biegiem, i po biegu coś tam dla was skomentować, nagrać. No bo ta strategia biegowa jest również bardzo ważna i nie należy jej uzależniać od innych graczy, od innych biegaczy. Nie należy ich do końca modyfikować z powodu zewnętrznego otoczenia. Chociaż w pewnym sensie należy, bo co jak będzie gorąco, co jak będzie padać, co jak będzie coś się wydarzy zewnętrznego. Więc strategia jest planem długofalowym. No i tak samo w krypto, tak samo w bieganiu. Należy się jej z grubsza trzymać, poddając ją minimalnej modyfikacji. No więc idę dalej biegać i zapraszam na dalsze przemyślenia. We'll be right back.
moja strategia w krypto jest długofalowa, jest taka fundamentalna, czyli przyglądam się, analizuję, akumuluję. Tak samo jak wychodzę, to stopniowo odcinam, że tak powiem, warstwowo, na spokojnie, takimi przemyślanymi ruchami. Nie robię żadnych nerworuchów, nie podejmuję jakichś takich nagłych decyzji, przynajmniej staram się z dokładnością do nagłych sytuacji. Na przykład zeszły weekend był, jak wiecie, pewnie nerwowy dla tych, którzy gdzieś tam w stablecoinach siedzą. No i ja wykonałem tam jakiś nerwowy, nazwijmy go sobie, ruch. No pewnie gdzieś tam wbrew mojej strategii, ale pewnie zachowawczy ruch, częściowo uciekając USDC mniej więcej połową do Bitcoina. No i będąc na tym minimalnie w plecy, okazuje się, że jakiś ten nerworuch w tej chwili okazał się, jak zwykle zresztą w kontekście Bitcoina, dobrym ruchem, czyli zawsze kiedy wchodzę do Bitcoina, jestem, że tak powiem, prędzej czy później zadowolony, a zawsze kiedy sprzedaję Bitcoina, jestem prędzej czy później niezadowolony. Oczywiście przypomnę jeszcze, że ten kanał to nie są żadne porady inwestycyjne, to są jakieś moje luźne przemyślenia i moja strategia niekoniecznie będzie pasować do Was. Ja doradcą inwestycyjnym nie jestem. A tutaj jesteśmy, tu chyba będzie start biegu, półmaraton warszawski w tym miejscu, z tego co się orientuję, będzie startował za tydzień, czy to już w tym tygodniu, bo ja to mam biec, namioty już są. Wydaje się, że za tydzień będzie to startowało. No więc moja strategia gdzieś tam raczej jest stabilna. Ja też jestem taką osobą bardziej opanowaną, więc ta strategia do mnie pasuje. Natomiast do Was nie musi spasować, natomiast warto sobie uświadomić, jaką Wy macie strategię i za bardzo jednak, tak mi się przynajmniej wydaje, nie odchodzić od tej strategii. Tak samo w bieganiu. No, ja mam jakąś swoją strategię biegową też. Myślę, że w miarę stabilną, w miarę jestem w tym zdyscyplinowany. Jak mam start w maratonie, no to mam treningi rozpisane, jak widzieliście w moich planach, na każdy dzień tygodnia. W tej chwili biegam, no dzisiaj jest sobota, to jest mój piąty dzień biegowy w tym tygodniu, jeden dzień opuściłem, jutro pewnie też będę biegał. Mam dosyć intensywny ten plan i staram się go realizować. Moja strategia zakłada konkretne treningi w konkretne dni, na konkretnych prędkościach. No i monitoring stanu tego, co się dzieje ze mną. No i w razie jakichś odchyłów od planów, modyfikacje tegoż to planu, którą wykonuję w tej chwili w bardzo nieznacznym zakresie. Plan udaje mi się nawet na ciutkę takim lekko podkręconym na sterydach wykonywać. No więc so far so good. Zostało jeszcze 5 tygodni do startu. No i za tydzień będzie bardzo ważny dla mnie start sprawdzający właśnie tutaj, właśnie w półmaratonie warszawskim. No muszę go przebiec zapewne na jakąś godzinę 25, godzina 24, żeby się czuć komfortowo z maratonem na 3 godziny. Wy sobie też zapewne taki start, jeżeli biegacie, zaplanowaliście na 4 czy na 3 tygodnie przed maratonem i sobie w półmaratonie wtedy sprawdzicie swój czas, skalibrujecie sobie. No i należy dosyć stanowczo, że tak powiem, się nad sobą zastanowić w kontekście wyników na takim półmaratonie, w zależności co tam Wam wyjdzie. No i teraz sprawdzenie naszych możliwości to jest ważny test, bo lepiej dostosować swój plan jeszcze, tą swoją strategię na ten miesiąc przed, niż polec całkowicie na starcie. Tak samo jest w krypto. Jeżeli w trakcie widzicie, że Wasza strategia w jakiś sposób nie przynosi takich wyników, albo w ogóle nie jest Wasza, to znaczy no nie do końca się w tym czujecie, na przykład robicie jakieś ostre ruchy traderskie, nie wiem, podążacie za jakimiś kampaniami dropowymi, a nie macie takich wyników jak inni. No pytanie właśnie, kto tam na arbitrum na przykład działa. Ja sobie arbitrum zupełnie na przykład odpuściłem i gratuluję wszystkim, którzy tam dostali
airdropy. Ciekawe, jak to rynek wyceni. No ale ja odwróciłem arbitrum, bo zajmuję się innymi rzeczami i skupiam się na fundamentach, na Bitcoinie, ale swego czasu robiłem na przykład jakieś tam inne airdropy i wychodzi mi to czasami lepiej, czasami gorzej. Natomiast najlepsze airdropy dostaję tam, gdzie w ogóle się tego nie spodziewałem. Na przykład na internet komputerze dostałem całkiem fajne airdropy i tam pewnie też się trochę będzie więcej działo, więc nie do końca polowanie tak zawsze na ten efekt będzie tym, co też będzie największą frajdą, no bo jak ja nie lubię do końca polować na airdropy, to dla mnie to nie będzie frajdą. A jak dostanę darmowego airdropa, to nawet jak on będzie w miejscu, gdzie się nie spodziewałem, być może będzie mniejszy niż gdzieś nie można by było dostać, ale on będzie dla mnie tą niespodzianką. Ja przede wszystkim robiłem to, co w danym momencie mnie kręciło. Ostatnio w życiu staram się robić tylko to, co mnie interesuje, napędza, kręci, co jest naprawdę gdzieś tam zgodne z moim sercem. No i tego się trzymam, no więc zwykle gdzieś życie to wynagradza prędzej czy później i w krypto, i w bieganiu. W bieganiu też czasami zdarza mi się odpuścić, jeżeli czujecie, że to nie jest ten dzień, albo no nie wiem, coś idziecie dalej nie w tą stronę, staramy się odpuścić. No nie ma co się forsować, tak mi się wydaje. Ja na przykład w tej chwili wróciłem po chyba 4 latach, w końcu nie sprawdziłem, już mówię o tym od dłuższego czasu, czy to był 4 lata, czy 5 lat mój ostatni start maratoński, ale męczyłem te maratony i półmaratony i dyszki i takie szybkie biegi, bo ja się nazywam szybkimi biegami, nie chcę nazywać sprintami, ale szybkie bieganie, bo się w tym przejadło mi się, tak? No czy już tam osiągnąłem swego czasu te cele, że dobra, zrobiłem na dychę ten czas, który chciałem, na półmaraton, na maraton. I potem czułem, że to jakby co dalej, podkręcanie tych prędkości dalej nie do końca mnie zaczęło bawić. Natomiast czułem, że to jest bardzo wysiłkowe, że jeżdżę tak na granicy, że tak powiem, jakiegoś pewnie też urazu. No i jakby stwierdziłem sam ze sobą, że to już jakby nie jest ta zabawa. W międzyczasie odkryłem góry, zacząłem biegać w górach. Zacząłem biegać długie dystanse, ultra, pięćdziesiątki, setki i więcej. No i poczułem to jest to. No zacząłem tam to robić i ciągle uważam, że to jest mój na tą chwilę główny konik. Natomiast no w tej chwili na przykład ściganie airdropa w postaci startu w półmaratonie i w maratonie jest tylko dla mnie takim celem do podbicia formy. Tak? Znaczy, mam swoją tezę, że pomoże mi to w lepszych startach, w lepszej sile nad moich biegach górskich i będę ją sprawdzał na Lavaredo 120 km w czerwcu w tym roku. No w każdym razie mam w głowie poukładaną strategię, co ja chcę zrobić biegowo. Ona może nie być słuszna, ona może nie być w 100% trafna, natomiast ja się jej przyglądam, weryfikuję ją na bieżąco na tyle, na ile jestem w stanie to weryfikować. No i dostosowuję ten plan. No i w szczególności w tej chwili mam taką jeszcze zagwozdkę w głowie, ale do tego może jeszcze dojdziemy. Co tu zrobić z moimi butami biegowymi na maraton? Co jest małym elementem całej strategii, ale jednak dużym elementem całego mojego życia biegowego. Ja biegam raczej minimalistycznie. Gro moich treningów wykonuję w butach takich o. Są super minimalistyczne Merrell Barefoot, zresztą kupiłem je przy okazji mojego ostatniego wypadu rok temu, nawet dwie pary i dojeżdżam je i one są super buty do szybkościowych treningów. Tak patrzę, bo tu zaczęło wiać z kolei, więc pewnie zaraz zakończę i się gdzieś indziej dokończę to nagrywanie. Tylko dokończę wątek. One jakby super mi się w nich biega szybkie treningi. One dają naprawdę turbo, one dają lepszą sprężystość, lepsze wybicie. Natomiast oczywiście jak ja biegam 10, 15, 20 km, to już łydki bardzo, bardzo to czują. I pytanie jest takie, czy ja powinienem w nich biec maraton, bo nigdy w nich takiego dystansu nie pobiegłem tak na poważnie, na szybko. Czy raczej pobiec w innych butach, a jak tak, to czy ja będę w stanie utrzymać te prędkości? Tego nie wiem. To jest pytanie, które już od dobrych kilku tygodni chodzi mi po głowie i kompletnie jestem w takim zblokowany. No nie mam odpowiedzi na to pytanie, nie mam jakby
pobiegnięcie w nich robi swoje zagrożenia, niebiegnięcie w nich robi też swoje zagrożenia, no więc na pewno pobiegnę w nich półmaraton i w międzyczasie muszę wykminić, w czym ja chcę pobiec maraton, bo biegnięcie w nich może być zarówno bardzo dobrym pomysłem, jak i bardzo złym pomysłem. To może być taki trochę gra wabank, to jest, jakby to powiedzieć, zrobienie nieprzewidzialnego ruchu. Czyli to jest tak, jak ja bym dzisiaj rzucił się na bitcoina, który rośnie, bo widzę, że jest w trendzie i mogę popłynąć na tym trendzie. No w każdym razie, no coś w tym sobie muszę wymyślić, to jest mój dylemat, może jeszcze go troszeczkę tutaj rozwinę, może coś mi podpowiecie, bo nie mam innych butów takich szybkich, wybieganych i nie chcę nawet mieć w tej chwili, więc mogę ubrać trochę grubsze buty, wolniejsze, no ale nie wiem, czy one mi dadzą te parametry, które potrzebuję na maraton. Dobra, za dużo takich osobistych wywodów, więc może w tej chwili to się gdzieś schowam przed tym wiatrem i pobiegnę swoje, a potem coś jeszcze tutaj będziemy dogrywać. A w sumie teraz zauważyłem, że jak biegnę, to biegnę z wiatrem, więc może w ten sposób się uda, bo w tą stronę z wiatr. To dobrze wiedzieć, no bo ja sobie tu przy bulwarach lubię biegać moje te szybkie treningi i zwykle jak jest wiatr, a zwykle ostatnio jest wiatr, więc ja na dworze nie nagrywam z tego powodu, bo jest zimno, w Warszawie przynajmniej, jest wiatr, więc no jak widzicie, gro filmów nagrywam w domu, przyjdzie wiosna, zrobi się cieplej, przeniesiemy się z powrotem z nagrywarką na dwór. Natomiast jak teraz sobie biegnę z wiatrem, to jeszcze powiem, jak sobie robię treningi w trakcie, jak tutaj robię na przykład wytrzymałość tempową. Dzisiaj będę tu biegał 3 razy po 4 km. To zwykle jest tak, że no muszę mieć przewidywalną trasę, żeby szybki trening zrobić. Będę biegł 3,55 albo no coś koło tego pewnie, tak 4 km w takim tempie 3,55, potem przerwa, potem znowu takie 4 km, potem znowu przerwa i potem znowu takie 4 km. No więc zwykle jak mam pod wiatr, no to wiem, że pierwszy odcinek będzie łatwy, drugi będzie trudniejszy, trzeci będzie najtrudniejszy. No więc pewnie pierwszy odcinek pobiegnę z wiatrem, drugi pod wiatr i trzeci z wiatrem. Bo ja sobie będę tu biegał w tą i z powrotem. Prawdopodobnie. No bo muszę mieć do tego odcinek, który jest przewidywalny, który jest prosty, który nie ma żadnych skrzyżowań, świateł, gdzie ja wiem, czego się po trasie spodziewać, więc zwykle lubię tutaj sobie bulwarkami pobiegać, a że akurat są one poprzecinane w tej chwili, bo to robią tutaj most, no to nie zawsze mogę sobie pobiec tak, jakbym chciał, ale to mi akurat odpowiada. No dobra. Więc wracając jeszcze na chwilę do tej mojej strategii biegowej, jej częścią są również te narzędzia biegowe, sprzęt biegowy. No jedyny dylemat, który mam nierozstrzygnięty w tej chwili, no to jest oczywiście ten but. Resztę jakby ubioru dostosowujemy do pogody. Będzie ciepło, trzeba się oczywiście ubrać w krótkie spodenki. Ubieramy się tak na 10, ja nawet czasami lubię 12-15 stopni więcej niż jest na dworze, czyli na dworze jest 0, to ubieramy się tak, jak byłoby 10 albo 15, na dworze jest 10, to ubieramy się tak, jak byłoby te 20-25 stopni, no bo oczywiście nasz organizm będzie odpowiednio reagował na tempo i będziemy się zagrzewać. No więc taka to sytuacja. No więc strój ogarnę, buty muszę przemyśleć, co prawdopodobnie zrobię sobie w ten sposób, że półmaraton przebiegnę najpierw swoją 20, 21 km w tych butach, na mocno, zobaczę, jak się będę czuł, potem spróbuję dogonić gdzieś tam żonę na trasie, biegnąc mocno dalej. No i będę dalej, będziemy wracać razem, więc spróbuję, żeby pobiec tego dnia na tym maratonie, na tym półmaratonie jakieś
30 km na mocno w tych butach. To będzie dla mnie mocny trening, żeby zobaczyć, jak moje nogi zareagowały. Czy nic sobie fest nie nadwyrężyłem. Oczywiście jak będzie się coś nadwyrężało, to ja odpuszczę ten trening i zejdę z prędkości, bo nie chcę się nadwyrężyć. Natomiast chcę zobaczyć, czy ostro przebiegnięte 30 km, czy nawet więcej w tych butach moich da, jakby sprawi, że się szybko zregeneruje, sprawi, czy ja doprowadzę swoje mięśnie do jakichś ekstremalnych stanów. Jeżeli nie, to prawdopodobnie zostanę w tych butach. Jak tak, to wybiorę opcję asekuracyjną i wybiorę jakieś bardziej zabezpieczone, jakieś bardziej mniej minimalistyczne buty, bo może ja będę pokazywał wam te buty, nie wiem, czy mi się chce tutaj ściągać. Ogólnie buty moje powinny przechodzić test Andrzeja, czyli zwijać się w rulonik i to jest dobry but do biegania. Oczywiście on się może mniej zwijać, bardziej zwijać, jego poziom minimalizmu będzie tak naprawdę decydował, jak dużą prędkość, jak duże poczucie, że tak powiem, elastyczności w bieganiu taki but mi daje. No dobra, to na tą chwilę ubieram buta, żeby mi stopa nie zmarzła i będziemy coś tam pewnie jeszcze za chwilę dogrywać, ale to tak za większą chwilę, bo teraz pora na ostrzejsze bieganie. No będą pewnie potem jakieś przemyślenia też po tym treningu. Dajcie znać, jak tam wasze biegania, dajcie znać, jak tam wasze ostre treningi. Ja teraz sobie robię tą wytrzymałość tempową na tydzień przed startem w półmaratonie. Potem jeszcze powiem, co robię na 3 dni przed startem, dużym starcie, ważnym starcie, czy to jest dyszka, półmaraton czy maraton. No i będziemy pewnie coś podsumowywać. No więc z rynkiem też nie cudujcie, tak mi się przynajmniej wydaje, trzymajcie się swoich ustaleń, trzymajcie się swoich preferencji, możliwości, nie próbujcie podejmować żadnych nagłych ruchów. Oczywiście jeżeli jest jakaś nagła okazja, no to kusi i czasami warto skorzystać. Jeżeli jest jakiś nagły impuls, jakaś nagła katastrofa, też warto podjąć decyzję. Tak samo jak na biegu, trzymamy się planu, ale jeżeli jest jakaś nagła sytuacja, coś nas zaczyna, nie wiem, boleć, albo czujemy jednak, że forma, którą wytrenowaliśmy, nie jest dzisiaj, że tak powiem, nie jest to nasz dzień i trzeba ją zmodyfikować, to też podejmujemy adekwatną, że tak powiem, do tego akcję. Korekcję planu trzeba robić. Strategia jest po to, żeby ją też jakoś modyfikować, no ale nie o 180 stopni. Znaczy, częścią strategii był, oczywiście powinien być też plan oceny, czy my jesteśmy w stanie dowieść tą strategię i czy na tym planie nie pojawia się jakaś nieokreślona, znaczy jakaś nieprzewidziana sytuacja. Wtedy należy oczywiście reagować. Ja tutaj sobie biegam tą wytrzymałość tempową. Generalnie ja powinienem ją biegać na 4,05 mniej więcej. Przy odcinkach tych 3 km po 4 km to każdy powinien być na 4,05. Natomiast każdy z moich tych treningów widzę, że wchodzi mi dużo lepiej, no więc staram się je biegać trochę szybciej. Na 4 ten będzie biegnięty na 3,55 mniej więcej, więc ja czuję zapas energii. Treningowo czuję, że mi te treningi maratońskie idą dobrze. Nie czuję, że przeginam, regeneruję się, dobrze śpię. Te wszystkie oznaki, o których mówiłem gdzieś tam, badanie swoich możliwości, o których mówiłem w poprzednim filmie, sobie to monitoruję na bieżąco i wydaje mi się, że tutaj wszystko jest ok u mnie. No więc mam troszeczkę podkręcony nawet ten trening, więc wydaje mi się, że wydolnościowo będę przygotowany, siłowo chyba też, no to ocenimy, bo bardzo mało robię siły biegowej. Jakoś nie chcę mi się tych górek warszawskich, tej Agrykoli męczyć. Moją ulubioną górkę Kopiec Powstania, ją tam zamknęli, więc no nie biegam siły biegowej. Ja jakieś minimalne robię tutaj akcenty, ale jest tego za mało, więc no, zastanawiam się, czy to mi jakoś
nie rozjedzie tego planu. No ale zobaczymy. Biegam troszeczkę inaczej niż to, co było w oryginalnym planie. Wstać z dokładnością siły biegowej. Rytmy sobie gdzieś tam robię, tak zwany międzyczas. Natomiast no, z grubsza się trzymam tej strategii, z wyjątkiem tego jednego grubego punktu. No i z wyjątkiem takim, że ją trochę podkręciłem, więc biegam na trochę większą prędkość. Powinienem mieć większy zapas na maratonie. Daję sobie jakiś bufor na coś, nie wiem jeszcze na co. Wystartuję pewnie tempem 2-3 minuty lepszym, czyli na jakieś 2,57, może 2,55. Zostawię sobie bufor, albo jeszcze muszę to ocenić. No w każdym razie, jak widzicie, dużo rozkminiam. Biegając, rozkminiam w głowie pod ten swój start maratoński, ale też rozkminiam, bo moja strategia dotyczy się głównie planu na ultra, więc rozkminiam, jak to wszystko ma się w kontekście ultra. A na ultra tak naprawdę ten maraton nie ma wielkiego znaczenia, więc nie będę poświęcał swojej formy kosztem tego, żeby tutaj spiąć się i nieważne, co ten maraton dowieść, bo dla mnie najważniejsze jest ultra. W tym roku to Lavaredo, więc no, maraton jak wyjdzie super, jak nie wyjdzie też super, bo tak naprawdę forma i tak widzę, że się zbudowała, widzę, że i tak wróciłem na dużo większe prędkości i czy ja przebiegnę ten maraton w 3 godziny 10 minut, w 3 godziny 5 minut, czy w 2 godziny 55, nie ma dla mnie aż takiego znaczenia. Oczywiście ambicjonalnie fajnie byłoby go złamać te 3 godziny, ale wiem, że tak naprawdę nie będę narażał swojego zdrowia, swojej formy pod ultra tylko po to, żeby to zrobić, więc tak na to patrzę, bo strategia tyczy się ultra, a nie maratonu. Maraton jest bardzo ważną, owszem, jednostką treningową, ale nie ważniejszą od czegokolwiek innego. No więc tak patrzę na to moje bieganie. Jeżeli chodzi o krypto, dla mnie krypto jest metodą na akumulację środków gdzieś w zupełnie odrębnym systemie, właśnie na wypadek takie wypadki, które się dzieją teraz w Stanach Zjednoczonych, które mam nadzieję, że się gdzieś nie rozleją na resztę świata, chociaż no nie wiem, takie dziwne mam wrażenie, że to ma się rozlać. Nagrywałem odcinek o CBDC, nagrywałem o tym, że no nie będę tu już się w to wbijał, ale mam wrażenie, że to ma się niestety trendy czy później rozlać. Może jeszcze nie teraz, ale przyjdzie taki moment, że będziemy błagać bankierów, żeby nam to CBDC podali, bo stary system się rozwalił i będziemy pukać do nich drzwiami i oczniami, i wtedy łaskawie wyjdą z rozwiązaniem. Więc może mamy tu jakieś testy, może mamy tu jakieś... Może ja na tym ogarnę taki osobny odcinek, żeby już tego nie rozwadniać. Jak bym widział to wdrożenie CBDC? Nie od strony technologicznej, bo o tym było już kilka odcinków, ale od strony właśnie, no jak to zrobić, żeby ludzie to przyjęli. No i chodzą mi po głowie przynajmniej 2-3 takie różnego rodzaju plany, jak to zrobić, żeby ludzie to przyjęli. I tutaj nasza strategia w krypto, jeżeli będziemy naprawdę w niej sumienni, no to ona może nas troszeczkę wyratować z tego wszystkiego. W każdym ze scenariuszy nałożenia CBDC. Strategia, jeżeli będzie odpowiednia. No i ja tutaj zrobiłem swoją strategię dużo bardziej zdecentralizowaną po tych wszystkich upadkach, FTX-ach, Celsjuszach i staram się jej trzymać w krypto od mniej więcej tego roku i nie wkraczać na żadne ścieżki, które by mnie do centralizacji, że tak powiem, przyciągały, uzależniały od centralizacji w krypto. No i liczę, że to będzie na wypadki różnych dziwnych rzeczy, które się myślę, że będą dziać na świecie na przestrzeni tej dekady, będzie jakimś hedżem, jakimś ubezpieczeniem. Bitcoin na pewno w tej chwili pokazuje i zresztą cały kryptomarket, że pozytywnie reaguje na potknięcia lordów świata fiat, tak to sobie nazwijmy, używając nomenklatury sowronowej. No zobaczymy, jak to będzie dalej. Dobra, bo trochę stygnę, a trzeba swoje nabiegać, więc wracam do Was za momencik. No dobrze, wybiegłem gdzieś w bardzo niesprzyjające okoliczności przy ulicy Czerniakowskiej. Trening pod wiatr jednak dzisiaj jest bardzo trudny. Wiatr jest mocny,
No więc ledwo co dowożę ten trening. Wydawało mi się, że będzie lekko, ale ledwo co go dowożę. No i co? No i nic. Ciągle mam ubaw z tego. Ale teraz będę miał dyla z wiatrem, no więc mam zamiar zrobić taką czwórkę ostatnią na przekroczenie celów oczekiwań, żeby troszeczkę zrekompensować to lenienie się pod wiatr. Normalnie tak czułem, że cisnę, niby siła jest, ale tej prędkości nie przebywa. No ale wiatr jest naprawdę potężny. No i w takich sytuacjach ciężko zmierzyć, czy my tą naszą formę dowozimy. Ja na to patrzę, próbując sobie jakoś tam skorygować, może zejdę tu, bo strasznie głośno od tej Czerniakowskiej, skorygować ten efekt wiatru w taki sposób, że jakoś tam sobie kalkuluję. No jeżeli powiedzmy odejmę sobie 10 sekund na kilometrze z powodu tego wiatru, to sobie sprawdzam, czy ciągle jestem ok, ale nigdy nie wiem, czy to jest 10 sekund, czy 5, czy 15. Dzisiaj na przykład nie wiem, no mocny ten wiatr był, a jeszcze jak się biegnie, to on się zawsze wzmacnia, bo mamy naszą naturalną prędkość, chcę powiedzmy 15 km na godzinę dodatkowo w twarz. No bo nawet jak jest, zauważcie to, to kiedyś miałem takie przemyślenie, jak to jest, kurczę, zawsze jak biegnę, to jest wiatr. Niby wychodzę na dwór, jest spokojna, po prostu bezwietrzna pogoda. Zaczynam biec, kurczę, zaczyna wiać. Dobra, to pobiegnę w drugą stronę. Nie no, to w tamtą też wieje? Wiem, że to jest głupie, ale tak się kiedyś zastanawiałem. No ale jednak własny pęd, który się generuje, nieważne, czy biegniecie 10 na godzinę, 15 czy szybciej, no to te 10 czy 15 km na godzinę to jest wasz wiatr przy bezwietrznej pogodzie. No taki opór powietrza generalnie macie. No i oczywiście najlepiej się biegnie cały czas z lekkim wiatrem, tak z tą prędkością 10-15 km na godzinę. Wtedy czujecie, jak byłoby bezwiecznie. Ja najbardziej lubię, jak jest taki wiatr w plecy, ale delikatnie wolniejszy niż moje tempo. Wtedy mam lekki powiew wiatru na twarz i jest studzenie. No ale to są wymarzone warunki. Będziemy troszeczkę mówić o tym, jak sobie takie wymarzone warunki stworzyć na maratonie, bo wejście, nie ignorujcie tego punktu, wejście w tunel powietrza, który jest za biegaczem bądź za grupą biegaczy, naprawdę daje przynajmniej lekkie osłonięcie od wiatru, daje takie zaczepienie się pod kogoś i to jest efekt, który no jednak tam jakieś lekkie turbo mamy dzięki temu, jak się dobrze to wykorzysta w trakcie biegu. Dziękujemy. Zanim jeszcze podziękujemy, no to ja tu ostatnie słowo. Może jedno słowo o tym bieganiu, jedno o Bitcoinie. Więc co do biegania. Na 3 dni przed startem ja mam taki zwyczaj, tu pozdrawiam Artura i Roberta, którzy mi ten zwyczaj wpoili, żeby zrobić sobie taki trening wydolnościowy, ale taki specyficzny. Najlepiej znaleźć górkę, 500 metrów górki i 6 razy pod tą górkę, tak na 80% możliwości wbiegamy. Biegamy w dół, taką siłę biegową, typową pod górkę, jak macie taką możliwość. A jak nie macie takiej możliwości, no to ja sobie po prostu znajduję, znaczy robię to samo, tylko po płaskim, biegnąc tak 500 do 1000 metrów szybko. Co znaczy szybko? No 85% możliwości. Regeneracja. 3 dni przed. To powinno wam troszeczkę podbić formę w dniu startu. Oczywiście nie przegnijcie, to musi być najpóźniej 3 dni przed, bo tyle czasu potrzebujecie, żeby się zregenerować, żeby się odkwasić. Też potem te ostatnie 3 dni trzeba trochę pochodzić, trzeba się dobrze nawodnić, trzeba dobrze jeść, żeby te zakwasy wam wyszły z mięśni. No i oczywiście te 3 dni przed nie przegiąć. Jak coś idzie nie tak, to lepiej odpuścić, bo jak sobie naciągniecie jakiś mięsień, coś nadwyrężycie, to już nie ma szans, żebyście formę odzyskali w 3 dni, bez szans. Więc no to jest taki trochę numer, powiedzmy, ryzykowny, ale no ja go zawsze stosuję. Dotychczas udało mi się, że tak powiem, go z sukcesem zastosować o tyle, że nic mi się nie stało. Wydaje mi się, że mam podbicie formy. Podbicie formy polega na tym, że my
Chwilowo ten organizm tak zestreczujemy, naciągniemy go i on jakby po tym naszym treningu ostrym, on chwilowo wpada w dołek, tak, no bo my jesteśmy zakwaszeni, jesteśmy zmęczeni i potem następuje regeneracja, która zwykle, ta pierwsza górka regeneracji wychodzi z formą ciutkę wyżej od momentu, w którym byliśmy te 3 dni wcześniej. I jesteśmy w stanie o 1, 2, 3% mieć lepszą formę moim zdaniem dzięki takiemu intensywnemu interwałowemu bądź siłowemu treningowi na 3 dni przed. Więc 5-6 akcentów powtarzanych, dwuminutowe odcinki biegamy, najlepiej pod górę, jak nie ma pod górę to po płaskim i przerywane regeneracje. No i potem oczywiście ostre 3 dni regeneracji, takie już odpoczyn, nawodnienie, spacery, pozwalamy, żeby te wszystkie zakwasy się wypłukały, wyszły z mięśni i żebyśmy mogli dobrać, mieć pełną siłę mięśniową, taką pełną ochotę startową w dniu startu. No to taki trik, nie jest jakiś strasznie, że tak powiem, to wysublimowany trik, ale wydaje mi się, że najlepszy, jaki można komuś dać przed startem. Możecie sobie sprawdzić przed waszym startem półmaratońskim, potem wypróbować, jak wam to zadziała na maratonie. No więc to tyle w kontekście tematów biegowych na dzisiaj. Natomiast wracając do krypto tematów, no to mam nadzieję, że weekend ładnie pociągniemy w górę tymi naszymi bitcoinami, kryptosami, innymi, cokolwiek tam trzymacie. Przypomina mi to wybicie już takie zmiany trendu. Znaczy ja tu ostatnio ze znajomymi rozmawiałem ze 2 czy 3 tygodnie temu, że wydaje mi się, że możemy być przed ostrym wybiciem. No nie wiem, czy to jest już ten moment, natomiast no lepszych warunków nie będzie. Jak nie teraz, to kiedy? Oczywiście nie mam pojęcia, jak będzie w rzeczywistości. Jest to trochę wishful thinking z mojej strony, pobożne życzenie. Życzę tego wam i sobie. Tak naprawdę sytuacje na rynku pokazują, że nigdy nie jesteś w stanie być przygotowany na te scenariusze, że nagle gigantyczny dodruk, nagle zwałka, że tak powiem, banków w Stanach Zjednoczonych. Być może Credit Suisse się powali, no nie wiemy tego. Nigdy nie jesteś w stanie być przygotowany na tą zieloną świecę gigantyczną, którą robi rynek. Jak on już ją zrobi, to boisz się ją złapać, więc czekasz, a jest kolejna świeca i potem kolejna świeca. No i jak wystartuje rakieta, to już jest naprawdę niebezpieczne jej łapanie, boimy się jej łapać, a potem już zwykle jest za późno. Więc takie sytuacje, które przeżywałem, że tak powiem, kilka lat temu na krypto, nauczyły mnie, że systematyczności. Jak rozpoznaję fundamenty, to mnie też skłania do tego, żeby co jakiś czas sobie coś tam podbierać. No i jakby z tego się trzymam i wtedy tak naprawdę nie za bardzo mnie te trendy i świeczki interesują. Oczywiście w krótkim terminie mnie nie interesują aż tak bardzo, oczywiście cieszę się z tego, co się dzieje, a w długim terminie oczywiście jak najbardziej mnie interesują i również gdy przychodzi moment, no to sobie odcinam, że tak powiem, troszeczkę z tych moich zysków. Natomiast no to jest moja strategia i to tak naprawdę nie mówię tego, żeby tą stronę, no, na pewno nie jest najlepsza, ale jest moja i ja wiem, że ona dla mnie działa. Natomiast kwintesencja z tego jest taka, że wiem, że należy mieć strategię, nieważne jaką, ale należy mieć strategię i się w ramach w miarę jej trzymać. Może to być traderska strategia, może być spekulacyjna, może być długofalowa, ale warto się jej trzymać, tak mi się przynajmniej wydaje, bo wtedy przynajmniej wiecie, w którą stronę płynie ten wasz statek. A Bitcoin będzie sobie moim zdaniem płynął. Bitcoin, jakby pamiętacie, jak mówiłem o tym, hash rate rośnie. Dlaczego ten hash rate rośnie, a cena spada? Hash rate można pomapować jak to jest, jak w pewnym sensie jako wartość Bitcoina. Więc gdy wartość jest odklejona od ceny, to znaczy jakby za czym podążamy. Jedni będą podążać za ceną, inni będą podążać za wartością. Ja lubię śledzić wartość, zdefiniować sobie swoje miary, jak ja rozumiem wartość. Każdy może inaczej rozumieć i starać się śledzić tą wartość. I jeżeli widzę w danym momencie, że wartość czegoś jest duża, a cena jest niska, albo wartość w moim przekonaniu rośnie, bo parametry, które śledzę, rosną,
a cena spada, no to dla mnie jest to, powiedzmy, okazja. No i tak patrzę na to, gdy patrzę fundamentalnie. No więc niektórzy mylą jakby pojęcie wartości i ceny. No i to okej, okay. To znaczy każdy ma inaczej, każdy na co innego patrzy. No więc Bitcoin od dłuższego czasu nabierał na wartości, a tracił na cenie, no powiedzmy od swoich szczytów, no bo w długim terminie oczywiście nabierał i na wartości, i na cenie. Natomiast jeżeli w krótkim terminie Bitcoin tracił na cenie, a w długim terminie widać było, że cały czas ta wartość rośnie, chociażby w postaci adopcji światowych, ilości użytkowników, adresów, rozwoju protokołu, no i hash powera i kilku jeszcze innych parametrów, no to coś jakby było nie halo. No i jakby, no zobaczymy, czy wartość z ceną się, że tak powiem, będą alignować, czy nie, w dłuższej perspektywie. No i tyle wywodów. Nie wiem, o czym to dzisiaj było, ale wybaczcie mi, bo było rano, jak zacząłem. Potem trochę się zmęczyłem bieganiem, no i to było takie trochę szarpane, ale było trochę o Bitcoinie, trochę o bieganiu, o trenowaniu i o różnych innych rzeczach. Jak ktoś tu dotrwał, to pewnie was nie zanudziłem, a jak was zanudziłem, to przepraszam. Został mi ostatni odcinek 4 kilometrów, no więc na dziś kończymy. Do usłyszenia. Kiedyś tam wkrótce, pewnie, nie wiem czy w weekend, ale może coś jeszcze nagram. Cały czas mi chodzi o po głowie, żeby nagrać o Disocialu na internet komputerze. To jest taki YouTube, na którego się będę chyba przerzucał. I o internet komputerowym TikToku, czyli Hot or Not, taka aplikacja też powstaje. No i obie mają szansę na być może jakieś airdropy. Ale obie są ogólnie użyteczne, są fajnie zrobioną aplikacją na Web3. Tutaj podbiegnę Bartytka, żeby nie stać na światłach. Obie są w pełni zrobione na Web3, na internet komputerze. Obie się zapowiadają ciekawie. No więc to mam w głowie z takich tematów do przeanalizowania. Mam kilka tematów bitcoinowych do nagrania, do których muszę się zabrać w końcu. Mam jeszcze, co ja tam mam? No mam swoją długą to-do listę rzeczy, o których miałem powiedzieć i gdzieś tam są odraczane. Staksowe rzeczy. Staksowych rzeczy jest protokół upgrade, niedługo będzie się wydarzał. Staks też jest, ciekawie się zachowuje. Na Staksie fajne rozwiązanie, o które już było omawiane, nie wiem, ze 2 lata temu, ale ono też fajnie się rozwija, takie DeFi-owe dla Bitcoina, Alex. Też swoją drogą bardzo ładnie się zachowuje, ale platforma w ogóle fajnie kwitnie. To jest znowu coś, gdzie wartość była mocno odklejona od ceny, moim oczywiście zdaniem. I w żadnym sensie nie jest to wszystko, co tu mówię, poradą inwestycyjną. No i do Sovrna, tam się też coś dzieje, trzeba wrócić. I tyle. Dobra, muszę tutaj uciąć. Biorę się za bieganie, wam też tego życzę, biegania, ruchu w weekend, zróbcie coś oderwanego od monitorów, od komputerów, dużo zdrowia, do usłyszenia, cześć. Zobaczcie, co to za warunki biegowe w tej Warszawie, trzeba z tym mykać gdzieś, bo tu się nie da biegać. Gdzie tu biegać? Hej. Wiem, co jeszcze muszę odświeżyć. Bitensor, Tao, sztuczna inteligencja. Finej w poniedziałek, zdaje się, będzie uruchamiany, więc no nie wiem, może się zmobilizuję w weekend, chociaż ostatnio ciężko mi się zmobilizować w weekend, ale może coś tam wyskrobiemy na tego Bitensora. No, a ja tutaj jestem po treningu, jednak dzisiaj było większe wyzwanie niż mi się wydawało. Ten wiatr z jednej strony, ale z wiatrem też było ciężko. Znaczy, dowoziłem te prędkości, ale chyba tylko dlatego, że z wiatrem. Więc dzisiaj taki sobie dzień. No ale no nic, to większość dotychczasowych treningów była bardzo dobra, ładnie wchodziła. Dzisiaj się trochę ciężej, ale wczoraj byliśmy na takim spotkaniu podróżników. No Anny Czerwińskiej nie było, bo ona niedawno zmarła.
ale były osoby, które razem z nią się wspinały, kręciły ją na K2. Darek i jeszcze inna część ekipy. Bardzo fajne spotkanie, trochę slajdów, trochę filmów, trochę opowiadań. No i późno w sumie wróciliśmy. Było mało spania, bo dzisiaj się przed 6 obudziłem, a jakoś po 24 wyszedłem spać, więc zwalę na spanie tym razem. No ale spotkanie było tego warte jak najbardziej. Takie spotkania podróżnicze często inspirują do różnych rzeczy. No a tutaj Anna Czerwińska zdecydowanie potrafiła inspirować, żebyśmy my robili w jej wieku to, co ona wyprawiała. Inaczej, żebyśmy my robili w naszym wieku to, co Ania Czerwińska wyprawiała w wieku 50, 60, chyba nawet 70 lat. Więc no, szacun, szacun. No dobra, ale nie przedłużam. Dajcie znać, czy ktoś chciałby o Tao posłuchać w weekend, o Bitnessorze. To może mnie zmobilizujecie. Cześć.